Amen. 3 września 2019 roku. Dzisiaj Kościół proponuje nam fragment z 4 rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza, wersety 31-37. Jezus w synagodze w Kafarnaum. Słowo. Słyszymy, że Jezus nauczał, głosił nauk. Tak zaczyna się i kończy się dzisiejszy fragment. Słowo Jego było pełne mocy, było to słowo z władzą i mocą. To nie są puste słowa. Popatrzmy, słowo, które głosi Jezus, dotyka słuchaczy. Jest zdumienie. Są wprawieni w zdumienie. To słowo dotyka także demonów. Szabat. Jak jest przykazanie w Starym Testamencie dotyczące szabatu? Księga Powtórzonego Prawa czy Księga Wyjścia wzywa naród wybrany, żeby uświęcać szabat. Jezus wyzwala dzisiaj. Jak Bóg Ojciec w szabat wyzwalał naród wybrany z niewoli egipskiej. A więc ten gest Jezusa dzisiaj to uświęcenie szabatu. Jezus wypełnia przykazanie. Jezus swoim życiem wypełnia słowo powiedziane przez Boga. Kim jest Jezus? Święty Bóg. Staje Jezus w opozycji do demona, ducha nieczystego. Święty Boga wobec szatana. Kim jest Jezus? To pytanie już pada u początku Ewangelii. I będziemy odkrywać tożsamość Jezusa dzień po dniu z Ewangelią świętego Łukasza w ręku. Amen.